Hej wam, z tej strony Sompony i tak w końcu nagrywam Q&A, które zapowiedziałam z 2 tygodnie temu na swojej karcie społeczności. Było kilka pytań, na które chcę odpowiedzieć, więc już nie przedłużając, lecimy do odcinka. Ale zanim to pamiętajcie, żeby wejść na mojego Discorda, linka macie w opisie. Jest to serwer specjalnie dla was, także jeżeli chcecie mieć jakiś kontakt ze mną bądź z innymi widzami, to serdecznie zapraszam. A i przy okazji pod tym odcinkiem możecie zadawać kolejne pytania. To jak się trochę ich zbierze, to nagram kolejne Q&A za jakiś czas, więc no zapraszam gorąco i serdecznie. Także, Patrycja zapytała, skąd pomysł na kanał? Szczerze mówiąc, Patrycja, to kanałów miałam kilka, to jest mój trzeci. I ja się YouTube'em dość mocno interesowałam, ponieważ swój pierwszy kanał miałam w 2015, jeśli dobrze pamiętam, w sierpniu go założyłam. I no, przez te 5 lat już jakoś to idzie, no niedługo będzie 5 lat w sumie, jak siedzę już na YouTubie, więc trochę sporo. A zainteresowałam się YouTube'em, bo podobało mi się tworzenie filmów, podobało mi się to, jak można się bawić tą twórczością, można robić co tak naprawdę się chce. Oczywiście nie przesadzając, nie robiąc patostreamów. Także jak powiedziałam, podobało mi się to ogólnie. I stwierdziłam, że założę kanał, bo dlaczego by nie? I wezmę i zacznę tworzyć jakieś filmiki. A nie wyobrażam sobie życia bez YouTube'a na obecny czas, więc... Czy po tej ziemi stąpa jakiś twój autorytet? Na obecną chwilę nie, jeśli dobrze myślę. Nie mam jakiegoś takiego specjalnego autorytetu. Staram się zachowywać i żyć w miarę jak na człowieka przystało. I być po prostu dobrą osobą na co dzień. Co najbardziej doceniasz, jakie masz wartości w życiu? Myślę, że najbardziej doceniam swoich przyjaciół, których mam, bo to są niesamowici ludzie. I jestem naprawdę w wielkim podziwie, że ich poznałam. Bo niektórzy dość mocno mi pomogli w pewnym okresie mojego życia. I jestem im za to naprawdę wdzięczna. A jakie mam wartości w życiu? Nie mam jakichś chyba specjalnych, tak jak powiedziałam wcześniej, staram się być dobrą osobą i staram się traktować każdego porówno, żeby nie wywyższać kogoś albo nie dyskwalifikować przez to, że jest lepszy lub gorszy i tak dalej, tylko żeby właśnie był traktowany na równo, tak? Demo Sun zapytała, dlaczego wybrałaś Priję w Słodkim Flircie? Wybrałam Priję, tak mi się wydaje, bo już miałam dość chłopaków, w sensie tak jak wzięli i skopali Nataniela z Słodkiego Flirtu Liceum na Słodki Flirt Uniwersytet, to zdecydowałam, że Nataniel nie. Tym bardziej, że Hyun nie jest w moim typie, bo Azjata, w sensie Azjaci są słodcy, ale Hyun to nie jest mój typ kompletnie. Ryan też nie, ponieważ no, nie gustuje w takich bardzo starszych facetach i tak dalej. Castiel, no wszyscy dobrze wiemy jaki jest Castiel, więc ja też go nie chcę. No i została Priya. A że Priya też mi się podobała od jakiegoś czasu, to zdecydowałam, że ją po prostu wezmę. No i... takim oto sposobem mam Priję jako WSA w Słodkim Flircie Uniwersytet. Jaką masz opinię na temat panującej kwarantanny? No, myślę, że to jest spoko. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich nakazów, obowiązków i tak dalej. No bo jakby nie patrzeć, ta epidemia, która się rozprzestrzenia na całym świecie, jest dość poważna. Mimo, że takie poważne konsekwencje dotyczą głównie osób starszych lub chorujących, a nas to nie dotyczy, to mimo wszystko pamiętajcie, żeby, wiecie, hashtag zostań w domu. Plus pamiętajcie o tym, żeby też myć ręce i tak dalej, bo tak jak się komuś może wydawać, to ta epidemia to nie jest mimo wszystko żart. I jest dość poważna, więc trzeba się stosować do tego, co nakazuje rząd. Więc jeżeli nakazuje wam zostać w domu, to zostawajcie, a nie wychodźcie sobie gdzieś do parków i tak dalej, bo to jest bardzo głupie postępowanie. Wiktor Ceglarz zapytał, opowiesz trochę o swojej OC. Spoko, mogę powiedzieć, w sensie no jest to dziewczyna, tak jak widać. Ma niebieskie włosy, jest to generalnie pół fury.
że tak to mogę nazwać. Ma niebieskie włosy, ma uszka, ma ogon niebieski, łapkę na poliku. No i generalnie jest to jakby odwzorowanie mojej własnej osoby. Tyle, że no tak bardziej pozytywnie, że tak to nazwijmy. Więc jeżeli byście chcieli, żebym zrobiła na przykład osobny odcinek na temat swojej OC czy coś takiego, to możecie dać znać w komentarzu, to zastanowię się, czy taki odcinek zrobić. Wiktoria Włosek zapytała, jakie jest twoje ulubione anime i dlaczego Priya? No, dlaczego Priya to już odpowiedziałam wcześniej. A jakie jest moje ulubione anime? Myślę, że nie mam ulubionego anime, no oczywiście nie licząc Citrusa, Citrus to jest, o mój Boże, kocham to. Ale z takich, powiedzmy, że normalniejszych, według mnie Sao jest całkiem spoko. I ostatnio zaczęłam sobie oglądać Aniołki Śmierci, w sensie Angels of Death. Też bardzo polecam, spoko anime, więc co sądzisz o RP? Myślę, że to jest spoko pomysł i spoko zabawa przede wszystkim, żeby rozwijać swoje na przykład umiejętności, albo komuś się nudzi i tak dalej, bo jeżeli na przykład ktoś coś pisze i stara się, żeby jego dzieła wychodziły w miarę profesjonalnie, to takie RP jest dobrym sposobem, żeby po prostu sobie poświszyć pisanie. Plus jest to spoko zabawa też dla takich właśnie osób, które nie mają co robić z czasem lub po prostu chcą trochę sobie pofantazjować i tak dalej. Więc ja do RP nie mam żadnych takich negatywnych odczuć i tak dalej, jestem po prostu neutralna. Kociara zapytała, ile mam lat? Otóż lat mam 18. Masz plany na jakieś inne serie na YouTube? Szczerze mówiąc, teraz chciałabym nagrywać słodki flirt Love Life, ale dobrze wszyscy wiemy, jakie jest rozporządzenie Bimów, że nie można, więc to raczej odpada. Także jak macie jakieś pomysły na serię, też macie podawać w komentarzach. Czy byście chcieli jakieś gry może zobaczyć na kanale, czy może powrót Miraculum, ohoho, uwaga. Lub coś jeszcze innego, to naprawdę możecie podawać w komentarzach, bo jestem ciekawa i może coś z tego wyniknie. Na jakim kierunku jesteś lub kim jesteś z zawodu? Otóż teraz skończyłam liceum ogólnokształcące i z zawodu no nie jestem nikim, bo nie jestem w technikum. Teraz czekam, żeby do czerwca, żeby napisać maturę. Także no zobaczymy, jak ta mi matura pójdzie i miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Basia X podłoga X zapytała, Priya to twój WS, ale kogoś byś wybrała, gdyby jej nie było? To jest dość ciekawe pytanie, bo w sumie się nigdy nad tym nie zastanawiałam zbytnio. Ale myślę, że mimo wszystko bym pewnie poszła do Nathaniela, mimo że to jest tak dość spory buc. Po tym jak go skopali w uniwersytecie. Bo znam go najlepiej, bo miałam go na WS-ie w liceum. A pewnie gdyby nie Nathaniel, to bym poszła do Castiela, bo w sumie też go trochę lubiłam w liceum. No, szkoda, że nie ma Armina, bo pewnie bym poszła za Arminem wszędzie, ale no, mówi się trudno. Julieta 112 się zapytała, która seria Ninjago jest twoja ulubiona? Jest póki co 12 sezonów z Ninjago. Szczerze mówiąc, nie mam chyba jakiejś ulubionej. Póki co podobała mi się chyba najbardziej ta obecna, ta 12, bo jednak to było przeniesienie się do świata gry i tak dalej, tego Prime Empire. Staram się tutaj, żeby było bez spoilerów i tak dalej. Ale mimo wszystko nie był ten sezon jakiś taki bardzo zły. Jakby patrząc na to, że zmienili w ogóle wygląd ninja od 8 sezonu, bo film wyszedł, to na początku było trudno mi się przestawić na ten nowy wygląd ninja, ale w końcu się pogodziłam z tym i tak samo oglądam dalej, jak oglądałam wcześniej Ninjago, więc moją odpowiedzią jest właśnie chyba, że 12 sezon. Ewentualnie jeszcze 7, bo 7 też był całkiem spoko o rodzicach Kaya i Nii, więc polecam. Gabriela Gardecka zapytała, czy będziesz nagrywać Eldarię? Szczerze mówiąc nie myślałam o tym, bo Eldaria, no wiadomo, to się zgrabi mówu i w ogóle. Ale szczerze mówiąc nawet nie. Więc jeżeli byście bardzo chcieli, to możemy zrobić odcinek testowy z Eldarii i zobaczymy, jak wyjdzie. Bo w sumie czemu nie, mogę założyć konto i właśnie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Afrodyta zapytała,
Gdybyś była gwiazdą i mogłabyś sobie zażyczyć w garderobie wszystkiego, to czego na pewno by nie mogło zabraknąć? Myślę, że czapek takich, baseballówek i tak dalej. I na pewno spodnie z dziurami, bo o Boże, kocham spodnie z dziurami. I też myślę, że takie baseballówki. Takie, wiecie, że są czarne i mają białe rękawy. Uwielbiam takie bluzy i w ogóle. Więc dla mnie to by był must have. No i myślę właśnie, że te trzy główne rzeczy by musiały być, bo reszta to tam, wiecie, może być, ale nie musi. Jak opowiedziałabyś historię swojego życia? Na czym się skupisz? Nie do końca wiem, co chciałaś przez to przekazać, ale no w skrócie miałam dość zwykłe dzieciństwo, jeśli mam o tym mówić. Później miałam dość trudniejszy okres w swoim życiu. No i aktualnie jestem w takim okresie, że właśnie skończyłam szkołę, czekam na tę maturę i zobaczymy, co dalej. No. A jeżeli byście chcieli Druma Live czy coś takiego, to też możecie dać znać w komentarzu, to zobaczymy, ile osób będzie chciało. Co robisz, aby życie zarówno twoje, jak i bliskich było lepsze? Staram się, aby po prostu być dobrym człowiekiem, jak już mówiłam kilka razy wcześniej. I aby ich mimo wszystko nie ranić. Co wiadomo, nie zawsze wychodzi, ale mimo wszystko staram się. Staram się ich słuchać po prostu. I pomagać na tyle po prostu jak mogę, nie? Czy obawiasz popełnianie błędów? Czy może traktujesz je jako lekcję na przyszłość? Jeżeli chodzi o popełnianie błędów, szczerze mówiąc, to staram się wynosić z nich jakąś lekcję. I żeby ich w przyszłości właśnie popełniać. Bo jest takie dość mądre przysłowie, że do tej samej rzeki się nie wchodzi dwa razy. Więc jeżeli coś komuś zrobiłam, to staram się tego nie popełnić. Żeby nie potraktować w ten sam sposób drugiej osoby. Bo to by było dość słabe. Która cecha charakteru przeszkadza ci u drugiej osoby najbardziej? A jakiej swojej cechy chciałabyś się pozbyć? Myślę, że cecha charakteru u drugiej osoby, która mi chyba najbardziej przeszkadza, to jest po prostu fałszerstwo, że jeżeli na przykład ktoś ci mówi, że cię lubi i tak dalej i uznaje cię za przyjaciela, a z drugiej strony obgaduje cię za plecami, no to jest tak trochę wbicie noża w plecy. Nie uważacie? A jeżeli chodzi o mnie i jakiej swojej cechy chciałabym się pozbyć, to myślę, że lenistwo i częstotliwość wypuszczania odcinków, bo no czasami są takie dni, że po prostu nic mi się nie chce i nie chce mi się nagrać żadnego odcinka i mam po prostu wyrąbane na YouTube'a i oglądam go całymi dniami, więc myślę, że taka produktywność i tak dalej, chciałabym jej się w końcu nauczyć, a pozbyć się tego lenistwa. Jak brzmiałoby twoje motto? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Tak w sumie nigdy. Więc póki co nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że tak jak mówiłam wcześniej, pewnie coś z produktywnością. Albo coś z po prostu bycie lepszym człowiekiem z dnia na dzień. Coś takiego. Gdybyś mogła zmienić na całym świecie jedną rzecz, na przykład brak wojen, ratowanie zwierząt, zniknięcie przepisu na pizzę hawajską, to co by to było? Myślę, że ten brak wojen to jest chyba taka najbardziej rzecz, która jest potrzebna, bo no, wojny nie są spoko, przy tym ginie masa ludzi i no, jest to niepotrzebne. No a z drugiej strony też ta epidemia koronawirusa i tak dalej, więc bo to nas wszystkich bierze i obciąża psychicznie. To też nie jest spoko, więc pamiętajcie, że jeżeli czujecie się gorzej przez tą epidemię i tak dalej, to śmiało możecie sobie popłakać, możecie sobie pójść do psychologa, zadzwonić do kogoś bliskiego, bo to nie jest żaden wstyd. Bo zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Więc tu nie ma czego się obawiać. I Wiktoria Włosek znowu zapytała, czy zrobię serię z Priją w Love Life. Szczerze mówiąc, chciałabym, ale jak już mówiłam wcześniej, Bimów zakazał wypuszczania jakichkolwiek odcinków z Love Live'a, jakichkolwiek informacji i tak dalej, co się dzieje w odcinkach, więc raczej wątpię. Jak coś się zmieni, to dam znać, ale póki co nie przewiduję, chociażbym bardzo chciała, a nie wiem, czy jak wrzucę odcinek na prywatny, to czy mnie zbanują kanału, lub go nie zdejmą, albo jakiegoś oszczerzenia dostanę, no cokolwiek, tak?
mimo wszystko, no, Bimów może to w jakiś sposób wykryć. By było na tyle z waszych pytań. Starałam się odpowiadać na te, które miały jakikolwiek w miarę sens i które były ciekawe, a nie pytania z typu, co byś wolała, czekoladę Milkę, czy czekoladę po prostu Shogeten, coś takiego. Bo to są pytania tak, nie obrażając was oczywiście, ale no, niezbyt ciekawe. I starałam się po prostu wybierać te, które jakkolwiek mogłyby was zainteresować. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, by wbijać na mojego Discorda, link macie w opisie. I zadawajcie kolejne pytania też w komentarzach. Jeżeli trochę się ich nazbiera, no to będzie kolejny odcinek z Q&A. Także ja uciekam, trzymajcie się, kopytko, na razie.